I moi drodzy, witamy bardzo serdecznie. No dostaję na chwilę przed otwarciem najpiękniejszego festiwalu świata. Stoję na specjalnym staku. Na scenie widzę zespół Tabu, który właśnie skończył próbę. Dzisiaj zespół Tabu będzie odbierał Złotego Bączka. To jest taka specjalna zwyżka dla tych wszystkich, którzy przyjechali do nas na wózkach, którzy będą mogli z tego miejsca obejrzeć cały piękny festiwal i całą scenę w sposób rewelacyjny. Za mną ogromny tył, czyli tam są pola Malinowskiego. Jakbyście poszli, to tam być może jeszcze znajdziecie, a jestem pewien, miejsce na swój namiot. Wszystkie miejsca już niemalże zajęte. Po mojej lewej stronie idę w stronę Allegro, czyli to właśnie tutaj ogromny, diabelski mecz, który będzie także chodził wieczorem. Jest oświetlony przepięknie, kolorystycznie wygląda to rewelacyjnie. Tam już działania trwają, tam jest taka jedna ze stref, gdzie mogą organizować się, być z Allegro, robić różne rzeczy, doładowywać telefony. Ta strefa bardzo żywa. Za tą strefą z tyłu strefa Leszka, strefa Pleja, gdzie dzisiaj mogą zjechać, uwaga, na śniegu. Tam była śnieżna zjeżdżalnia. Jest śnieg, jest prawdziwy śnieg. Letnia zadyma w środku zimy, zimowa zadyma w środku lata. Można zjechać sobie na tyłku, także tam mała scena. Za mną duża scena, przepiękna, bardzo kolorowa, jak zwykle. Nasze projekty, my to robimy na tej scenie. Próby jeszcze dzisiaj będą trwały, a o godzinie 15 odpalimy razem z ogromną publicznością, która jest tutaj razem z nami, kolejny 24 najpiękniejszy festiwal świata. Za tą sceną całe nasze zaplecze. Ja śpię dosłownie 150 metrów za sceną w kamperze. Po tej stronie macie także między innymi biuro rzeczy znalezionych. Tam możecie śmiało iść do biura rzeczy znalezionych. Stąd także widzę, już pokazywałem wam antyradio, które słychać teraz na polu. Nadajemy przez cały czas. Za mną główny stak, czyli tutaj siedzą ludzie, którzy regulują, pokazują przepiękne światło, które będzie ogromną ozdobą tej sceny. Także działają na wszystkie te paczki ogromne z liniami opóźniającymi, które idą w stronę całego pola. Za mną tutaj, po tej stronie ASP, Akademia Sztuk Przepięknych, czyli przepiękne miejsce, gdzie dyskutujemy, gdzie rozmawiamy. Na to zbóże trzeba wejść. 80 organizacji pozarządowych, prawie 900 różnych aktywności, warsztatów, łącznie z miejscem dla dzieci. To wszystko czeka na was. A więc 3 dni, czwartek, piątek, sobota, 3 dni najpiękniejszego festiwalu świata. Podziękowanie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za to, że jesteście razem z nami w zimę. Nie pytajcie mnie, ile jest ludzi. Jest bardzo dużo, ale to jest kawałek przepięknej, pięknej, kolorowej Polski. A więc moi drodzy, ciarskim ruchem jeszcze raz przejdźmy, zobaczmy, jak jest pięknie, jak jest fantastycznie. To jest nasz najpiękniejszy festiwal świata. Bądźcie razem z nami. Czekamy o godzinie 15. Będziemy otwierali ten festiwal. Dziękuję bardzo za uwagę. Cześć się.